Cześć i witam się z Wami. Dzisiaj będzie coś innego, mianowicie gotujemy, robimy meksykańskie quesadillas. Takie prawdziwe meksykańskie quesadillas z przyprawami meksykańskimi, smak autentycznych quesadillas z kurczakiem. Ja robię już z kurczakiem gotowym, ponieważ miałam kurczaka z rożna kupionego, co mi został, ale można też zrobić z surowym kurczakiem, tylko jak zobaczycie, podsmażam cebulkę z papryką, ściągamy tą cebulkę i paprykę na talerz i wtedy robimy kurczaka. Później jak już kurczak nam się ugotuje, a mianowicie może podsmaży, bo mamy go pokrojonego w małe kawałeczki, łączymy to z powrotem z cebulką i z papryką. Dlatego, że ja już mam gotowego kurczaka, będę go wrzucała do cebulki i papryki, a później już będę dodawała resztę naszych składników. Także jedna opcja i druga opcja, nie musicie mieć już gotowego kurczaka, mogą być piersi z kurczaka surowe, które pokroicie sobie w małe kawałeczki i podsmażycie z przyprawami, które Wam pokazuję, dodaję do cebulki i papryki na samym początku. Oczywiście zanim zaczniemy, łapki w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie i będzie więcej takich właśnie filmików i vlogów na moim kanale. Dodałam już fasolki i kukurydzy, także dodałam sporą łyżkę salsy. Jeżeli nie macie salsy do tych quesadillas, możecie również dodać pasty pomidorowej albo przecieru pomidorowego. Teraz zabieramy się za robienie placków. Ja mam tutaj flour tortillas, czyli one są mączne, nie kukurydziane. Teraz mam tutaj mieszankę meksykański ser. Tutaj jest taka kompania, zaraz będę dorzucała taki. Jeżeli nie macie meksykańskiego, cheddar ser również będzie super smakował. Czyli rozsypuję troszeczkę na moim placku. Tak to wygląda. I łyżką nakładam swojej mieszanki już z kurczakiem i z wszystkim innym. Rozprowadzamy to. Ok, posypujemy znowu serkiem. I serka oczywiście dodajecie tyle, ile lubicie. Ten serek wszystko nam poskleja. Jeżeli macie większe tortille, to po prostu złożycie sobie na pół i zrobicie w ten sposób. A dlatego, że moje są akurat takie małe, to już kładę na to i przyciskam fajnie, żeby to serek i to wszystko tak przeszło. I zaraz będziemy przewracać do wrócenia. Jakichś z tych warzyw, co ja dodaję, możecie je ominąć albo zastąpić czymś innym. Mi się wydaje, że po prostu fasolka czarna i kukurydza i papryka to są takie jakby podstawy meksykańskiego jedzenia, a szczególnie papryka i fasolka. Także super to idzie. No i oczywiście dzieci mają zdrowe jedzenie, a nie jedzą takich placów tylko z kurczakiem i serem. To mają te warzywka, mają